Siemano, z tej strony Kamil, a wy oglądacie pierwszy odcinek z GTA 6 Legendy i Teorie. I pewnie zapytacie, jak to Legendy i Teorie z gry, która jeszcze nie wyszła, dopiero premiera za 2 lata. Tak, premiera GTA 6 czeka nas dopiero w 2025 roku, jednak będziemy bazowali na tym, co mamy, czyli pierwszy trailer i teoria, które już powstały, jest ich coraz to więcej, dlatego dzisiaj sobie sprawdzimy jedną z nich, która jest mocna, dlatego oglądajcie uważnie do samego końca, a jeżeli jesteście po raz pierwszy na moim kanale, to ja jestem Kamilos, aka Siwy, a wy oglądacie już historyczną serię Legendy i Teorie. Sprawdziłem wiele ciekawych rzeczy, jednak w poprzedniej części, czyli GTA 5, jeżeli chcecie odkryć coś nowego, bo wiele rzeczy już odkryliśmy, to koniecznie nadróbcie poprzednie odcinki, bo jest ich ponad 250, więc zachęcam koniecznie do zostawienia subskrypcji, żebyście byli na bieżąco. Lecimy po 1 000 000 subów do premiery GTA 6. Co będzie pierwsze, premiera czy 1 000 000 subów? No raczej premiera. I jednak nie skupiajmy się na tym, lećmy z dzisiejszym odcinkiem. Bazujemy na trailerze, który zaraz będzie miał 10 milionów lajków, dlatego koniecznie trzeba się pod tym odcinkiem lajka, żebyśmy zbili chociaż 1000. Będę naprawdę wdzięczny, dlatego zostawcie mnóstwo łapeczek, a my zaczynamy. Zobaczymy sobie jedną scenkę w tym trailerze, która jest podstawą do dzisiejszej teorii. A jest ona o trzeciej postaci. Grywalnej? Bądź postaci z DLC? No to może być naprawdę ciekawe. Zacznijmy od bohaterów, o których cokolwiek wiemy. Początkowo zaczniemy od Lucy, która prawdopodobnie była w więzieniu i po jej wyjściu z tego właśnie więzienia nie będzie miała ułatwionego życia, a dokładniej mamy mieć bransoletę, która będzie przez jakiś czas ograniczała naszą mapę. Czy tak będzie? Oczywiście dowiemy się niedługo. O Jasonie wiemy prawie, że nic. Mamy tylko przypuszczenia, że mógł być byłym policjantem albo aktualnym, tylko że pod przykrywką, co może świadczyć urywek z trailera. Ale jak z nim będzie, to się tak naprawdę wszystko wyjaśni. Przywitanie, można powiedzieć, gangusów? Albo na jakimś wyścigu? Tak to trochę wygląda. I niektórzy mówili, że jest to nawiązanie do CJ'a i Big Smoke'a z GTA San Andreas. No, możecie pisać, czy widzicie tutaj CJ'a tu Big Smoke'a? No, ja trochę widzę nawiązanie, jednak wiecie, to są gangusi. Jednak zobaczcie, że ta scena wygląda jak scena jakiegoś celu, albo opisu postaci, bądź po prostu jakbyśmy my przybijali jako protagonista pionę z kimś w cutscence. No tak to przynajmniej wygląda, tylko poczekajcie, jak protagonista, jak tutaj nie ma ani Jasona, ani Lucy, czyli naszych dwóch bohaterów, którzy zostali nam w miarę przedstawieni, bo większość trailera pierwszego, który dostaliśmy, skupiała się na Lucy. Jason odezwał się tylko w tym trailerze raz, co jest dość dziwne, chociaż po Rockstarze jest to normalne, że odezwał się tylko raz w tej dokładnie scenie. Trust. Za dużo się nie wypowiedział, nawet nie wiemy, czy on naprawdę będzie miał na imię Jason. Dlaczego mamy takie przypuszczenia, że to ma być nasz trzeci protagonista? A dlatego, że jest dużo wskazań. Właśnie ta scenka, po pierwsze, że mamy taki rzut na to. Po drugie, bardzo dużo ma detali ten gość, w którym ostatnio w internecie wybuchła pewna, można powiedzieć, drama, bądź po prostu gość stał się popularny, ponieważ ta postać niby jest oparta na rzeczywistym twórcy, TikTokerze. Dlaczego nie będę bazował, że na grafice mamy tylko dwóch protagonistów i tyle? Dlatego, że chodzą plotki, że do GTA 6 dostaniemy fabularne DLC, nawet nie jedno, więc być może ta postać pojawi się w szóstce, nie może jako główny protagonista w podstawce, albo w jakimś DLC, więc są różne możliwości, bo pamiętajmy, że w GTA 6 miała być opcja zabicia Franklina i w jego miejsce miał wejść Lamar, który ma ukryte dialogi w piątce, jak się w niego zamienimy. Zresztą zobaczcie sobie teraz. Normalnie Lamarem podchodzimy, możemy pogadać z różnymi osobami, reagują na nas, Lamar odpowiada, normalnie możemy go przebierać, ma dużo ciuchów w porównaniu do innych postaci, które się pojawiały. Wiadomo, on też się pojawił w online, jednak możemy to normalnie robić, nic się nie baguje. Na dodatek mamy ciuchy, które nigdzie się nie pojawiły, i kwestie dialogowe, które także nie zostały nigdzie wykorzystane, więc ewidentnie Lamar miał być bardziej wykorzystany. Zresztą w napisach końcowych po ukończeniu gry Lamar nie widnieje w kolejności alfabetycznej, tylko jest na samej górze po głównych protagonistach. Więc wydaje mi się, że z tą postacią może być dość podobnie. Zresztą jak teraz wybuchła mała kontrowersja z nią, to jeszcze bardziej ją wyhypuje, moim zdaniem. A jeżeli chodzi o samą kontrowersję, to 1 do 1. A chodzi tutaj o Zoe Poppy?
Popiego? Nie wiem, jak się czyta jego nick, ale chodzi mi dokładnie o tą personę, którą macie na ekranie. Gość jest TikTokerem, nie znalazłem jakiejś jego większej twórczości, ale pochodzi z Florydy i mieszka w Miami. Moi drodzy, czy to jest przypadek? No, być może. Jednak pamiętajmy, że w tym trailerze jest wiele nawiązań do rzeczy, które rzeczywiście wydarzyły się w Miami, bądź po prostu na Florydzie, więc czy będzie to aż tak duży przypadek? No raczej nie sądzę. Jeżeli chodzi o te TikToki, przebiły się dwa mocne. Po samym trailerze właśnie GTA 6 gościu mocno tutaj namieszał. Zresztą obejrzymy sobie razem te dwa TikToki, więc zacznijmy od pierwszego, który jest totalnym wiralem już. Ma chyba jeden dzień i ma milion wyświetleń, ponad. He look like me? They say he knee, y'all. That nigga look like me? I think we got the same now. Ale przyznacie, że jest gość podobny. Jak tak teraz sobie spojrzymy, no to jest podobieństwo uderzające. Czy Rockstar to zrobił specjalnie? No nie wiem, ale chodzimy teraz do drugiego TikToka. Grand Theft Auto. Where's my money? No tutaj już chłopa troszeczkę odkleiło, bo mówi, jeżeli bazowaliście na mnie, czyli na jego wyglądzie, to gdzie są pieniądze? Więc może być mała drama i spina o cash z Rockstarem. Powinien zmienić jeszcze ten podkoszulek na biały. On ma nawet złote zęby, czajcie, że to nie jest po prostu jakikolwiek gość z Ameryczki, bo nie ma tatuaży na przykład, ta postać na trailerze ma sporo dziarek. Ma chaina takiego samego jak on, ale mógł się ubrać fryzurę identyczną, ale gość nawet ma złote, nie wiem czy grillze, czy po prostu ma złote zęby wstawione, ale masakra. No podobieństwo jest uderzające, nie? No ale po prostu gość się hypuje tym, że jest w GTA 6 i kurde, ja też bym się hypował, jakbym był w grze, na którą oczekuje cały świat. I pewnie zapytacie, Kamilos, ale dlaczego uważasz, że ta postać ma być grywalna? Przecież to może być wyreżyserowana scenka, jak wiele z nich. Przecież ten trailer to jest większość scenek, które są wyreżyserowane. No oczywiście, że tak, widzowie. Ten trailer jest wyreżyserowany. I tak on powinien wyglądać. Jednak w pierwszym trailerze, który dostaliśmy z GTA 5, nie mieliśmy powiedziane, kim będziemy grali, ilu będzie protagonistów. Totalnie nie było nic. Zresztą za chwilę sobie obejrzymy ten trailer. No tutaj mamy nawiązania do Lucy, o której były wycieki. Mamy nawiązania także do Jasona, z którym były wycieki. Jednak Jason powiedział jedno słowo i nie jest powiedziane, że będzie Jason. Może być nazwany, nie wiem, Jack. Więc może się wszystko jeszcze zmienić i okazać się, że będzie inaczej. Ale przejdźmy do tego trailera. Ja sobie go odpalę specjalnie na PC-cie. Zobaczmy trailer GTA 5, w którym słyszymy Michaela, ale jeszcze nie wiedzieliśmy totalnie, kto to jest, czy będziemy nim grali. Zobaczcie, totalnie wszystko pokazujące świat, ale nie protagonistów, o których dostaliśmy później informacje, więc tutaj pewnie też będą filmiki. I pytanie, czy będą dwa filmy, czy będą trzy? Czy ta postać na przykład będzie nie w podstawce, ale będą rozwinięte wątki w DLC? Być może, że tak będzie, bo też DLC miały być do piątki, ale no niestety online zmienił wszystko. Zobaczcie, mamy pierwsze spojrzenie na Michaela, ale nikt jeszcze nie wiedział. A tu mamy na przykład auto Trevora. O, tu mamy Franklina, który kradnie furkę, czyli już mamy trzech protagonistów pokazanych, ale nie z głównej akcji. Tu mieliśmy gościa, który uciekał. On być może mógł być naszym protagonistą. Jednak, no się okazało, że nie. Mieliśmy trójkę protagonistów, jednak tylko jeden był na celowniku. Więc być może, że w szóstce również tak będzie. Mam jeszcze pewne potwierdzenie, które dużo ludzi pisze. Z leaków wynika, że mamy dwie postaci, ale była testowana jeszcze jedna. Więc zobaczcie, mamy tutaj kobietę, Lucię. Mamy testowanego Jasona. I po chwili jest dość połamany chłop, który się baguje. I jest to niewiadomy mężczyzna, afroamerykanin. Po prostu skrada się i idzie z bronią. Czy jest podobieństwo między tamtą postacią? Tak, bardzo podobne włosy, bo pamiętajmy, że jest to jakaś deweloperska wersja, więc nie będą aż tak puszyste i jeden do jednego. Ubrania bardzo podobne i to, że było to testowane. Jeżeli byłby to bot, prawdopodobnie by miał jakąś animację włączoną, a nie byłby grany przez deweloperów. Tak mi się przynajmniej wydaje. I teraz piszcie w komentarzach, co o tym sądzicie, bo moim zdaniem ta postać może się pojawić, tylko być na przykład jak Lamar niewykorzystana, bądź pojawić się w DLC albo w fabule. Ta teoria jest naprawdę prawdopodobna, a jak na razie, cześć!